Kto dłużej wstrzyma oddech, wygrywa 1000 zł. Wiesz, że jak wypuszczasz powietrze, to dłużej możesz je trzymać. Nie wiem, jak to działa i czemu tak jest, ale tak jest chyba. Witam bardzo serdecznie na kanale Śpimy. Brałem wdech, właśnie starałem się jak najdłużej wytrzymać, to jak już wypuszczałem to powietrze, to dalej mogłem jeszcze trzymać. Dlaczego? Jechał pociąg i było słychać, jak napierdala po jedzie motorach. Pociąg na stacji, nie stoi. Pociąg na stacji. Kanał Śpimy jest to kanał do spania, który sobie odpalasz codziennie do spania i na tym kanale możesz sobie zasnąć, puścić ślę dwóch gadających debili o różnych tematach. Jutro imieniny ma Benedykt, Bernadetta i Julia. Jest także dzień... Nie, znowu? Kurwa, to już znowu? Było. Znowu będzie. Klara i Robert mają, jest dzień chorych na hemofilię. Uuu, współczuję wam, jak macie hemofilię. To tego nie było. Ale jest też Światowy Dzień Kostki Rubika, tego nie było? Nie. A ty masz kostkę ale... Rubika? No gdzieś tam jest, gdzieś już, teraz to już... Ja nie wiem, co Arek wymyślił, bo to Arka temat był. Śpijcie nie, dobrze, wiem, coś, napijcie nie, się wody śpijcie dobrze. I uważajcie na siebie, bo kurwa jest ciężko w życiu, a martwię się o was. Jest, można ostatnio, się wykoleić, jak ostatnio patrzę na was i mówię sobie... Kurde, takie dobre, taka dobra dziewczyna był, taki dobry chłopak, a tutaj co się dzieje? Uważaj na siebie, kurwa, morto, tak? Uważaj. Naprawdę, cię, zależy nam bo na cię was. Wykolei, bo cię wykolei. Prawda. A dzisiaj co? No nie wiem, o śnie coś się, coś mieliśmy kiedyś o jakimś śnie, ale... Ale chuj kiedyś wie, mieliśmy to było. Sposoby poczytam na zaśnięcie, sobie. Ja pamiętam. A, sposoby na zaśnięcie mieliśmy. No to dzisiaj wziąłem tak. Po prostu parę artykułów, czym jest sen, 10 faktów o śnie, i będziemy sobie informacje debatować o śnie, na ten temat, których... Tak? Których nie wiesz, co to jest sen, co oznaczają sny, no jakiś, co ci wpadnie do głowy na temat snu, to co możemy tu poczytać okay. I po, no to poprowadź rozmowę, pogadamy sobie, popitolimy sobie. Od czego? Tak. Wikipedia mam, nie wiem od czemu. Na Wikipedii jest zdjęcie śpiący kot, nie wiem czemu, jest śpiący kot na klawiaturze i śpiące dziecko, fajna Wikipedia. No bo to jest wyjaśnienie, czym jest sen. Wiecie widzowie, czym jest sen, otóż sen jest tak. A wiem, co miałem też kiedyś pomysł, mieliśmy chyba na odcinek, albo gadaliśmy, czy jakbyśmy gadali jakieś dane rzeczy i ktoś by włączył ten odcinek do snu, to czy miałby jakieś dane sny i mieliśmy to zrobić. A to kiedyś zrobimy może. Może dzisiaj się dowiemy, co może wywołać jakiś sen na przykład. Sen, czym jest sen? Uwaga. Sen, stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. A czasem się można ruszać, na przykład można jebnąć ręką o coś, o ścianę na albo lunatykować. Albo lunatykować. O, na przykład to jest też ciekawe, jak działa lunatykowanie i czemu tak jest, też możemy prawda. Sprawdzić, jak będzie czas. Fizjologiczny sen charakteryzuje się pełną odwracalnością pod wpływem czynników zewnętrznych, w przeciwieństwie do śpiączki. Przeciwieństwem stanu snu jest stan czuwania. No dobra. Pierdolenie. Jest to coś ciekawego w ogóle, na tej Wikipedii wiem, jeszcze, czy możemy je skipnąć. No. Ja bym chciał się tutaj zagłębić w... Co byś chciał się dowiedzieć o śnie? O, to jest fajne. Poczekaj, zanim to jeszcze, bo chciałem wejść w fazy snu, jakie są, ale to chuj, bo to jest mniej ważne. O tym zaraz pogadamy. Ale tutaj jest bardzo fajne. Rekomendowana długość snu z podziałem na wiek. A jest, no, noworodek. I to jest dosyć niemowlę, ciekawe, bo tego dziecko. Nie wiedziałem na przykład, że niemowlę powinno spać 12-15 godzin, małe dziecko 11-14, przedszkolak 10-13, dziecko w wieku szkolnym, czyli od 6 do 13 lat 9 do 11 godzin, 14-17 lat 8 do 10 godzin i teraz uwaga, 18-25 to jest 7-9 godzin. Czyli my zalecana. Powinniśmy spać 7-9 godzin. Ja zawsze myślałem, że 8. No ja śpię tak, ja śpię, no też tak gdzieś śpię. Teraz na przykład mam tak, że... A zobacz, w ogóle tu jest śmieszne, tak bo dopuszczalne to 6. I ja najczęściej śpię 6-7. Dopuszczalne, czyli minimalne i maksymalne jest od 6 do 11. Oczywiście. Czyli 11 to jest maks, minimum to jest 6. Okej. Okay. A co, jeżeli wyśpisz się dłużej? Każdego. Jeżeli dłużej się wyśpisz. To cię będzie bolała głowa, plecy i powiesz tak. Tak powiesz. Tak będzie. Ziewniesz. Mój kolega Sebastian na przykład potrafił przespać 2 dni. Można i tak na przykład. Że się budził w weekendzie. Poszedł spać piątek, budził się w poniedziałek. A czemu się ziewa? Bo słyszałem, że ziewanie to jest dotlenienie mózgu. To czemu dotlenienie mózgu jest kojarzone z chceniem się spać? Jak ziewasz, to chce ci się bo spać. Bo sen to regeneracja dla ciała i duszy. Mhm. A dla mózgu?
No właśnie, mózg odpoczywa. W ogóle serce bardzo też mocno odpoczywa. Nie wiem, czy wiesz. Ja miałem tak kiedyś, stary chłopie. Ja mam jakieś. Bije. Ja na przykład serce. Miałam... No? Bije wolniej, wolniej. O. U zdrowych osób rytm serca podczas snu. Ile? 50 uderzeń na minutę. A, to mi kiedyś Apple Watch obudził mnie chyba rano. Jakoś tak nad ranem już, bo miałem za niskie bicie serca. Miałem, nie wiem, 30, 40 jakoś i mi obudził. I właśnie tak zawibrował, że masz za niskie. Ale tempo. Byłeś wycilowany. No właśnie, byłem mega wycilowany wtedy chyba. Ty tak miałeś wtedy chyba. No wtedy tak było właśnie. Ja chyba, no. A ja kiedyś właśnie miałem taką sytuację. Zrobiłem. Ja miałem dosyć podobną sytuację. Bo mówię, ale wycilowany jest. Bo ja siedziałem kiedyś, kurwa, w barze. I zawibrował mi zegarek i pokazał mi, że mam jakieś wyjebane, kurwa, wysokie tętno, 180 chyba w ogóle pokazał. I ja powiedziałem, ło kurwa, co się dzieje, ale nie jestem wycinowany. I chwyciłem się za serce i faktycznie mi napierdalało. Nawet nie czułeś. I nawet nie poczułem tego, no, ale Watch, kurwa, mi to powiedział i miałem takie, wychodzę na zewnątrz, idę się, kurwa, dotlenić, bo to niebezpieczne jest. Wodę się napić. A ciekawe, czy właśnie wyjście na zewnątrz i no zawsze niby pomaga, napicie się wody i wyjście na zewnątrz, a to tak faktycznie jest? Nie wiem, to jest podział snu pojęcia. Jeszcze, nie właśnie wiem. Właśnie chciałbym to... te fazy snu, czy są gdzieś fazy? No jest podział fazy snu. Fazy snu. Sen o wolnych ruchach gałek ocznych, skrót REM. To nie to. I REM. O, mam. Chyba fazy snu, dobra. Co masz? Sen składa się z zasypiania. Czyli to jest na początku fazy... Kurwa, chłopie, reklama na test na bezdech senny, wypierdalaj. Nie chcę tego. Faza wolna... Dobra, NREM. A gdzie ty to nie na Wikipedii patrzysz? Zdrowesen.pl. I teraz tak, faza NREM, inaczej nazywana sen wolnofalowy, trwa około od 80 do 100 minut i składa się z trzech stadiów. Zasypiania, czyli pojawienia się na początku fazy NREM, prawidłowo powinniśmy przechodzić stan uśpienia od 10 do 20 minut. Kurwa, długo. No to tak gdzieś mam. No czy długo? Jak się tak zastanowisz, jak się położysz i tak, to pewnie tak gdzieś 20 minut. TikTok długo przytuża. W trakcie tak zasypiania zwalna tętno, następuje rozluźnienie mięśni, obniża się temperatura ciała. Dlatego zawsze jest zimno, jak się śpi. Ja jak się właśnie w pociągu na przykład tak mam, w domu nie, ale w pociągu tak mam, że jest na przykład jak zasypiam, to jest mi zimno, a jestem cały spocony na przykład. No tak jest. Tak dziwnie. Powoli przestajemy reagować na bodźce zewnętrzne. Możemy mieć także charakterystyczne uczucie spadania, odpływania, kręcenia się. W tym stadium występują wolne ruchy gałek ocznych, a w mózgu dominuje fala theta. I teraz... Druga faza to jest sen płytki, podczas niego występuje stopniowy zanik ruchu gałek ocznych oraz zupełnie wyłączanie się na bodźce zewnętrzne. Napięcie mięśni jest w tym momencie najniższe, a mózg zaczyna produkować wrzeciona snu oraz kompleksy K, które mają za zadanie ochronić nas przed wybudzeniem. O kurwa, jest takie coś? Taki system? No. Głęboki sen to stan głębokiego snu pojawiający się w mózgu przed powale... Co? Mózgu powolne, fale delta oraz marzenia senne. To ostatni etap fazy NREM, ruch gałek ocznych zanika w zupełności, jednak mogą wystąpić mimowolne ruchy ciała. Często, faktycznie, no, ktoś tak ma takie coś, że śpi, coś to ten. Część osób dotykuje NREM właśnie w stanie snu głębokiego, z którego najtrudniej jest się wybudzić. Stadium to odpowiedzialne za regenerację energii, bla, 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 bla. Potem jest REM. Ostatni etap z cyklu snu nosi nazwę REM, podczas niego mózg wykazuje najwyższą aktywność. Najwyższą? To dziwne. A zarazem najczęściej śnimy. Czyli w tej fazie najczęściej śnimy. No tak, no bo wtedy śnimy. Masz sen, no. Co ciekawe, pomimo licznych procesów zachodzących w mózgu, nasze ciało pozostaje zupełnie nieruchome. Faza szybkich ruchów gałek ocznych jest znacznie krótsza od tej poprzedniej i trwa około 15 minut. Faza REM odpowiada za oczyszczenie naszego mózgu z emocji, a także... Emocji? Pozwala zachować spokój, czyli jak się chujowo czujesz psychicznie, to idź się wyśpi? Może. Nie próbowałem. Nie zawsze to zadziała może, ale... W ciągu nocy coś tam cykle... To dlatego się mówi, że ten prześpij się z czymś.
Że na przykład, nie wiem, chcesz coś kupić pochopnie, mówisz, a prześpię się jeszcze z tym. No to niby tak, że pomyślę, ale jednak, że coś w tym może być. No, no bo tak. Co jeszcze jest ciekawego? No ja mam tyle na razie, nie? To teraz ty pogaduj. Niedobór snu na przykład, co może oznaczać. Co sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Już jedna nieprzespana noc obniża sprawność psychofizyczną. Brak snu przez dłuższy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych. Zaburzenia nastroju, utrudnione skupienie uwagi, spowolnienie reakcji, spadek motywacji, przecenianie swoich umiejętności, podwyższoną skłonność do podejmowania ryzyka, spadek zdolności twórczego myślenia i umiejętności podejmowania złożonych decyzji, długotrwała, około tygodnia, deprywacja snu, co to jest, czyli niedobór. Czyli da się tydzień nie spać. Właśnie chciałem sprawdzić zaraz, ile można maksymalnie nie spać, ale to zaraz zobaczę. Lub zaburzenia fazy REM mogą prowadzić do stanów zbliżonych do psychozy, halucynacji, stanów paranoidalnych. Zaburzenia fazy REM występują także przy alkoholizmie. Upośledzenie aktywności układu immunologicznego. Okej, ale chciałem zobaczyć. A, efekty braku snu w określonym czasie. Na przykład skutki braku snu przez 24 godziny. Ile ci się udało maksymalnie nie spać? Ja chyba za dzieciaka testowałem i chyba 3 dni nie spałem. Co ty? Albo 3 chyba. Ja miałem tak, że mówię, na przykład... Że jak się siedziało, wakacje były... No nie, to ja najwięcej miałem tak, że na przykład sobie wstawałem, nie wiem, o 12, potem nie spałem całą noc, przetrwałem dzień i tak, kurwa, nie wiem, koło 18-20 się już kładłem. Tyle maksymalnie miałem. Ja chyba 2 albo 3 dni nie spałem. Pamiętam, że już kolejnego, jak się tak rano wstałem, już słońce wyszło i aż twarz chciałem przemyć, myślałem, że mnie to obudzi, to aż bolało to już. Ale zaraz zobaczymy, ile tu jest. Dobra, 24 godziny, skutki braku snu przez 24 godziny. Układ immunologiczny zaczyna tracić wydajność, produkuje coraz więcej białych krwinek, wskutek czego gwałtownie wzrasta niebezpieczeństwo zachorowania. No ja właśnie tak jak teraz na przykład nie śpię dłużej, to tak mi się, tak czuję się, jakbym był chory. Tak jest, takie przeziębienie jakby czuję na przykład. Zmniejsza się zdolność zapamiętywania o 40%, tak? Jak to wyliczyliście? Jak to obliczyliście? Na jakiej podstawie? 40%. Przy 24-godzinnym braku snu może dochodzić do błędów w przetwarzaniu sygnałów. Okej. Okay. Następnie odczuwalne zakłócenie rytmu produkcji męskiego hormonu płciowego, testosteronu i jego żeńskich odpowiedników estrogenów. Powstaje ich niedobór, co oznacza, że maleje libido. Produkcja glukozy spada o 6 do 11%, organizm nie otrzymuje przez to dostatecznej ilości energii, czas reakcji ulega podwojeniu. Ciekawe, na AIM boosterze bym musiał sprawdzić. Po 24 godzinach sprawdzam moją reakcję po 24 godzinach bez snu. Przez 36 godzin drastycznie spada szybkość reakcji, organizm jest 4-krotnie wolniejszy niż po przespanej nocy. Znowu by trzeba sprawdzić na AIM boosterze. Mocno wzrasta gotowość do podjęcia ryzyka. Przyczyną tego stanu jest silniejsze ukrwienie ośrodków nagrody i przetwarzanie emocji w mózgu, którego nie hamujesz w centrum kontroli. Światło dnia wydaje się zbyt intensywne, odgłosy brzmią nienaturalnie głośno. W tej fazie braku snu często występują nudności, symptomy są podobne do tych, które tworzą migrenie. Skutki braku snu przez 48 godzin. Obraz jest rozmazany, pole widzenia mocno ograniczone. POV FOV-ci się zmniejsza. Masz na ultra ten. Na 90. Nie Quake Pro. No już nie Quake Pro, tylko 90. Gdzie to było? Swoim precyzami czas reakcji. No. Objawy po 48 godzinach snu odpowiadają tym, jakie ma się przy zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi. Ciekawe. Czyli możesz się najebać, nie śpiąc przez 2 dni. Za friko. No. Ale kurwa, wymyślił. Organizm nie jest już w stanie szybko rozkładać kwasów. Dochodzi do przekwaszenia z objawami przypominającymi reumatyzm. Mięsień i stawy przesyłają do mózgu sygnały bólu. A no właśnie, że jak przy przeziębieniu. Cukier zamiast w energię często zostaje przez organizm zamieniany w tłuszcz. Dochodzi do wadliwego przetwarzania informacji ze skórnych receptorów zimna. Wewnętrzny termostat w mózgu, jądro okołoramieniowe sygnalizuje wtedy spadek temperatury, wywołując dreszcze. Okay. Skutki braku snu przez 72 godziny i dłużej. Utrata poczucia, myślę, że utrata przytomności. Chuj. Utrata poczucia rzeczywistości i depersonalizacja. Przekonanie, że jest się kimś innym. Ciekawe.
Siema, z tej strony George Bush. Spada zdolność rozpoznawania kolorów. Jest, to jest Barack Obama. Deepfake, wtedy deep, masz deepfake'a in real life. No. Kolorów nie możesz rozpoznawać, pojawiają się halucynacje u dużej liczby osób nieśpiących od trzech dób, pojawia się złudzenie kapelusza. Na wysokości czoła czuwa się pierścieniowaty uścisk wokół głowy. Czemu? Nie wiem. Spada z... A, to było to. Pojawia się mikrosen, tak zwany sen sekundowy. A to ja tak mam już po 24 godzinach, a nie po 72. To jak już tak właśnie, jak na przykład chciałem sobie wyregulować to i spać... O Jezu, ten, ciężko. To już tak zasypiałem na ten... To jest ten efekt, jak jedziesz w Eurotrucku i kierowca ci zasypia. Czy robi się czarny ekran, wiesz co, no. Skóro? I nagle się budzi w rowie. No. Tak jest. No i tam takie duperele. Dobrze. No to ja też coś znajdę se. Co to teraz nie czytałeś? Wiem, ciekawostki jeszcze? Ja z Wikipedii to czytałem, a możemy przejść już. Wikipedia to było chyba ostatnie, co to było ciekawego. 44 ciekawostki o śnie, stary. No są, dobra, to dawaj, możemy na tej stronie poczytać. Część ssaków morskich, na przykład delfiny, jest w stanie spać połową mózgu, dzięki czemu w stanie są zachować nadal czujność. Okay. Ja pierdolę, jak to jest możliwe? Pół śpią, pół nie. Marihuana no dobra, i alkohol zmniejszają ilość snów. Po zaprzestaniu ich używania mózg próbuje nadgonić tę wartość i może doświadczyć większej ilości i intensywności snów. Wow. Tak? Nie wiedziałem. Też mi się wydaje, że odwrotnie. Mężczyźni, którzy śpią 5-6 godzin w ciągu nocy, mają testosteron na poziomie osoby o 10 lat starszej od siebie. Wow. Czyli starszy jestem. To no. Chyba dobrze czy źle? Życie zaczyna się po 40. Dobrze. No dawaj dalej. Pozbawienie snu prowadzi do halucynacji, a to już było tam z tamtego. Każda faza snu ma swój konkretny cel. Też już o tym mówiliśmy. Podczas nauki zdolności motorycznych, na przykład konkretnego ruchu w sporcie, poprzez spanej nocy jesteś o 20-30% lepszy w tej czynności niż na koniec sesji treningowej poprzedniego dnia. O, to jest prawda. Ja zawsze jestem właśnie tak, ja to zauważyłem, jak na przykład się czegoś uczyłem. Że się czegoś uczyłem i totalnie tego nie kumałem, a się przespałem i rano już to pamiętałem, więc zawsze to mi dało taki spokój przed egzaminami czy czymś, że mówię, a chuj, tak się większość osób właśnie stresuje, że nie umiem tego, nie umiem, a ja tak mówiłem, a chuj, jutro będę umiał i się nie uczyłem. Nie umiałem. W ogóle się nie uczył i dostałem kurwa dwóje. Nie no, właśnie raz przeczytałem i już tak na dwójkę akurat umiałem już. Następnego dnia się udawało. Jeśli śpisz poniżej 7 godzin dziennie, to prawdopodobnie już ma to negatywny wpływ na twoje zdrowie. Kurwa, no śpię no. Tam. Ale ja się sam budzę, to jest najlepsze, że ja się no sam właśnie, budzę. No właśnie, to jak się sam budzisz, to wiesz, to właśnie. Znaczy, to jest tak, ja się obudzę i mam takie... Która jest godzina? Widzę, która jest godzina. Mówię sobie tak. Jak teraz pójdę spać, to obudzę się kurwa o 15, więc wstaję. Ja przeważnie się budzę, jak mi się lać chce, ale to tak zależy, bo czasem mi się chce lać na przykład po 5 godzinach, jak śpię. No ja teraz na przykład 8:09 już się budzę, bo na przykład... Ale na przykład o 7, o wczoraj, to się o 7 obudziłem. Mi się lać chciało i poszedłem się wylać. Jeszcze poszedłem spać na 1,5 godziny jakoś. Da się tak na zrobić. Przykład dzisiaj mi się chciało lać i wstałem i już mi się nie chciało spać dalej na przykład. Ale zawsze mnie chęć lania budzi. Najgorsze to jest, bo budzi mnie siku, nie budzik. Dobra. Wieczorne czytanie przez godzinę na ekranie elektronicznego urządzenia w porównaniu z czytaniem papierowej książki w słabym świetle opóźnia wydzielanie melatoniny o 3 godziny, zwiększa maksymalne stężenie tego hormonu, zmniejsza maksymalne stężenie tego hormonu o 50%. Mhm. I zmniejsza ilość snu REM. No ciekawe. Nieźle. A czekaj, ja tego nie czytałem. Od ilości snu zależą nawet takie parametry jak maksymalna siła, maksymalna wysokość skoku, maksymalna prędkość sprintu i ryzyko kontuzji. No tak w Alchemie było, że statystyki tak były obniżone. Tym, jak było komfort 6, to było właśnie większe statystyki. Najważniejszy czynnik wpływający na jakość snu to regularność. Zasypianie i budzenie się o tych samych godzinach, porach dnia. Tygodnie. Mm-hmm. Pozostałe czynniki, które mają wpływ, a to tam bla bla bla, że ekspozycja na sztuczne światło, całkowita ciemność w sypialni, niższa temperatura w sypialni.
No to chyba już każdemu jak wygodnie. Ja na przykład wolę przy jakimś świetle zasypiać, bo jak jest tak totalnie ciemno, to jakoś czuję się, jakbym był nigdzie. I tak mówię, kurwa, gdzie jestem? W dupie. No. Osoby, które z dużego, mocno oświetlonego miasta zostają przemieszczone w miejsce bez żółtego światła, zaczynają naturalnie chodzić spać 2 godziny wcześniej. Wow. Już myślałem, że naturalnie zaczynają chodzić na rękach. Twoje ciało musi ochłonić się o 2-3 stopnie, aby w pełni zasnąć. Tak. No w sumie jak jest tak gorąco, albo poduszka jest gorąca, to się nie fajnie śpi. Więc to ma jakiś sens. Dlatego łatwiej zasnąć się w zimnym niż ciepłym. No. Gorący prysznic wieczorem nie powoduje senności z powodu uczucia ciepła i relaksu, ale dlatego, że cała ciepła krew trafia do zewnętrznych warstw skóry i zrzuca duży ładunek energetyczny. Ochładza się wtedy wnętrze ciała, co ułatwia zasypianie. O, to ciekawe. Lola, ja myślałem, że to jakieś takie ciepełko. Ja myślałem, że właśnie ciepełko i że fajnie. W jacuzzi na przykład, o, tak woda sypluska, to jest tak ciepełko, mógłby zasnąć w senie. W wannie ludzie często zasypiają. No w sumie tak. Po południu między 14 a 16. A mi się w ogóle kurwa spać chce teraz przez to, że tego gadałem o tym cały czas. No. Po południu między 14 a 16. Większości osób obserwowany jest spadek aktywności mózgu. U nas jest kurwa cały czas obserwowany ten spadek aktywności mózgu. Który sugeruje, że stosowanie ewolucyjne do drzemki w tym czasie jest ono zależne, niezależne od diety. No właśnie to jest ciekawe, bo też tak mam, że tak 14-16 mi się tak zawsze zaczyna chcieć spać i o co mi chodzi z tym? Jak ewolucyjnie drzemki w tym czasie, to znaczy, że... Poczekaj, ewolucyjnie jesteśmy przyzwyczajeni od 14 do 16 do drzemki, to znaczy, że nasi przodkowie spali kurwa od 14 do 16 czy co? Po ale że uważ? Zwierzęta wtedy nie chodziły i nie można było polować czy co? Że wtedy jest siesta we Włoszech. No tak, właśnie, no bo czyli oni to przejęli, ale właśnie jestem ciekaw, co było w przeszłości od 14 do 16, że spali. Burza. Może tak. Dzisiaj mówili o piorun. Fiuska piorun pierdolną. Dobra, im krócej śpisz, żyjesz, super. Nieprawda, bo im krócej śpisz, tym masz więcej czasu do życia, więc... No właśnie. Kurwa, zależy. Niewystarczająca ilość snu jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających prawdopodobieństwo choroby Alzheimera. Wow! Zapomniałem hasła, to najbardziej przydatna opcja na forum Alzheimera. Lubię tego mema, że jest screen logowania z forum Alzheimera, jest opcja zapomniałem hasła. Kurwa, jest najstarszy, jeden z najstarszych memów, jakie miałem mieć kiedyś. To zaraz zaloguj, jest zapomniałem hasło. No. Jest ładny zachód słońca chyba, bo... Ej, nie wiem czy widziałeś właśnie zachody słońca, ale od paru dni, chyba dwóch, jest trzech piękne. Jakoś, jest takie pomarańczowe słońce, nie pomarańczowe, czerwone takie. A wczoraj był księżyc czerwony w ogóle. Właśnie tego księżyca nie widziałem, znaczy widziałem, że było takie trochę horyzont pomarańczowy w nocy, a słońce było chyba za chmurami, czy tam mgłą jakąś, ale właśnie takie jest czerwone słońce jest. Co on poszedł kurwa słońce oglądać, nie wiem. Praca zmianowa podwyższa prawdopodobieństwo otyłości, cukrzycy i nowotworów. Okej. Okay. Praca zmianowa obejmuje pracę w nocy, została zakwalifikowana do grupy prawdopodobnie rakotwórcze. Ja sam miałem co zrobić, tak? Człowieczku. Co? Ej, widzowie, ja powiem jedną rzecz jeszcze, bo to będzie się działo na przestrzeni dwóch ostatnich następnych odcinków, że ja sobie przemeblowanie zrobię, bo Arek się przeprowadził akurat, ale ja już planuję, wcześniej niż Arek planowałem, to w ogóle śmieszne jest, że obaj wpadliśmy na ten sam pomysł. Chcę sobie przeblać pokój, bo chcę nasz tu ułożyć rzeczy, bo trochę to chujowe jest, że tu na przykład mam szparę ze śpiewakiem światła, a stoję tutaj. Mm. Więc chcę to zrobić w chuj inaczej, będzie inaczej, siema. No w sumie fajniej to będzie, no. Fajniej brzmiał. Znaczy ja to tymczasowo mam na razie, nie? Bo i tak za 2 czy 3 dni wracam do Wawy jeszcze. Więc śpimy, będę nagrywał z laptopa pewnie. Sobie. A później będę jeszcze w innym pokoju, więc to będą jeszcze zmiany. Co tu jest? Przy zmniejszonej do 5-6 godzin ilości snu obniża się poziom leptyny, hormonu, który mówi ci, że jesteś najedzony, a podnosi się poziom greliny, hormonu, który odpowiada za uczucie głodu. Powoduje to intuicyjne jedzenie 200-300 kilokalorii więcej każdego dnia. Aha. Ciekawe. Drzemki w ciągu dnia poprawiają umiejętność nauki i koncentracji. To może o to chodziło. Może.
A, bo tu jest jeszcze chuj tych ciekawostek, a ja myślałem, że to no 44 są. Nie można odespać w całości nieprzespanej nocy. Odrobisz tylko część strat, ale pozostaje to bez wpływu na twoje zdrowie. Przedłużające się głodówki pogarszają jakość snu. Prawdopodobnie ewolucyjnie jesteś zaprogramowany, aby szukać jedzenia przez większą część doby, jeśli jest go bardzo mało. Po 20 godzinach od ostatniego snu twoje zdolności umysłowe są porównywalne ze stanem upojenia alkoholowego. To już było. A Wikipedia mówi, że 48 godzin. No widzisz. Więcej osób ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych zaśnięciem za kierownicą niż upojenia alkoholowego. No tak, no kurwa, no przecież to jest oczywiste. No. Bo to, żeby nie iść, jechać, jeżeli jest się pijanym, myśli o tym każdy. A o tym, że jestem właśnie śpiący, to mało osób myśli. Musiałoby, no, szczerze mówiąc, musiałaby być jakaś skala, która pozwoliłaby sprawdzić, jak bardzo jesteś wyspany. I policja by z tym chodziła i mierzyła. Kuchni pan. Bez kitu. Bo jest pan niewyspany, kurwa, no, spania. A w samochodzie wiesz, że jak prowadzisz na przykład autostradą, se jedziesz, to na chillu nie musisz na nic zwracać uwagi, jedziesz se. Jeszcze autko brum brum, wibruje fajnie, fajnie ciepełko jeszcze jest, to no, się łatwo zasypia. Prawda. Wykonano badanie. Nie, tak? A, to jest wypadki 28 samochodowe. Teraz, 28 teraz. Wypadki samochodowe w niektórych miejscach na świecie są najczęstszą przyczyną śmierci pośród nastolatków. Na drugim miejscu przeważnie są samobójstwa. Ale co to ma związanego ze snem? No dobra. Wykonano badanie, w którym nastolatkom znamieniono godzinę rozpoczęcia zajęć z 7.35 na 8.55. Dodatkowa godzina snu spowodowała spadek aktywności. Nie, spadek częstotliwości wypadków samochodowych o 70%. Jaki skurwa sposób? No właśnie, skoro nastolatkom zmieniono. Dla porównania wprowadzenia systemu ABS spodowała spadek częstotliwości. Co to jest, znaczy jakieś ciekawostki o wypadkach samochodowych się zrobiły nagle? Kurwa, pierdolisz. Ale no, jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia w szkole, to mi się o wiele lepiej działało, jeżeli były na 10, czasem były lekcje. To w chuj lepiej mi się żyło i byłem zupełnie inną osobą niż na 8, jak wstawałem. Ja miałem na 7. Na 7 też się zdarzały czasem. Zerówki myślałem, tak zwane. Że no, umrę. Zerówki. Myślałem, że chyba kurwa, naprawdę umrę. Dwa dni w tygodniu w technikum miałem. Środa zerówki, zawsze chyba. Była. Środa zawsze była na 7. Chyba środa i czwartek albo piątek miałem, no. Trzeba było wstać chyba o 6. Ja. Ale na 10 czy 11 miałem, to było zajebiście wtedy. I wszyscy mówiliśmy babce, że proszę pani, nie no kurwa, jest 7 rano, nie będziemy tu gadać, co pierdół. Ona mówi, no ale w szkole to jeszcze cisnęli, że nie miałeś wymówki, że 7 rano czy coś, ale na studiach to już bardziej przymykają oko na takie duperele. Co tu dalej jest? Prawdopodobnie jesteś zaprogramowany jako człowiek do snu bifazowego, rodzaj snu polifazowego, dłuższy blok snu w nocy i drzemka po południu. Chuj mnie to obchodzi. Najlepiej nie kłaść się spać ani zbyt najedzonym, ani zbyt głodnym. Ma takim średnim. No. Dieta obfita w cukry proste i skrobie, ale niskobłonnikowa źle wpływa na jakość snu. Najlepszym sposobem na jetlag, czyli zaburzenie rytmu dobowego, jest spowodowane zmianą czasu, jest suplementacja melatoniną. Chuja prawda, panie i panowie, bo na przykład a miałeś melatonina... jetlag kiedyś? Znaczy dobra, powiedz to, bo myślałem, że... Nie miałem jetlagu, bo nie byłem nigdy w strefie czasowej, która była inna. Okej. Okay. Ale co z ten? Znaczy byłem o godzinę jakaś różnicy strefy czasowej, ale tak, żeby ten mieć jetlag, no nie, no. Byłem przestawiony trochę inaczej, ale chciałem powiedzieć, że na mnie melatonina nie działa. Nie? Wiesz dlaczego? No. Bo ja sobie, ja tak mam trochę w życiu, że jeżeli coś sobie wezmę na przykład, nie wiem, środek nasenny, to ja podważam jego działanie i mówię tak, to kurwa nie działa. I leżę tą melatoniną i tak sobie myślę, no i co kurwa, nie zasypiam, no widzisz kurwa. I no właśnie nie, przez to, może nie, i przez to nie mogę siebie zasnąć. I bo melatonina nie jest środek nasenny, tylko taką jakiś kurwa. Nie no, melatonina to jest... Hormon po prostu, hormon, nie jest środek nasenny, który wytwarza się podczas spania, dobrze mówię? Nie no, przed, że ci się chce. Dobra, spać, inaczej, chyba, no. Jeżeli masz obniżoną melatoninę, jeżeli masz obniżoną melatoninę, to cierpisz na bezsenność. No tak. Więc melatonina ci wspomaga ci zasypianie, z tego co dobrze rozumiem. No tak.
No ale to nie środek nasenny, więc nie, na niektórych nie działa. Na mnie działa, na przykład mi tam pomaga czasem. Mi powoduje tylko, że mi się w głowie kręci. Mi nie. No, po melatoninie. Nie, mi się chce spać tak gdzieś pół godziny, ale to jest taki moment dosłownie, że to jest takie pięć, nie wiem, nawet nie pięć minut, tak jest dwie minuty, że się chce spać, że się oczy tak przymykają, się chce spać, ale jak te dwie minuty wytrzymam, no to wtedy już nie chce się spać w ogóle. Lepiej po zielsku, tak działa u mnie. Jak po zielsku? Lepiej nie po zielsku. Chyba nie. Po zielsku. Ja też nie wiem. Dieta obfita w cukry i skrobi, ale nisko, bo... Aha, dobrze. Dalej była ta melatonina. W jednej... A teraz ty. W jednej ustalonej strefie czasowej melatonina prawdopodobnie prawie nie działa na poprawę snu. Jest jednak bardzo dobrym lekiem? Jakim kurwa lekiem? Poprzez wywołany efekt placebo. Wyjątkiem są starsze osoby, u których poziom melatoniny w ciągu doby jest spłaszczony. A może to być i placebo po prostu. Teraz nie działa, ale ci się 6 godzin. 31 minut dziennie. Problem z niedosypianiem jest taki, że nawet nie wiesz, że masz objawy niedosypiania. Subiektywna ocena samopoczucia jest zaburzona względem oceny twoich osiągów. Mm-hmm. Pracownicy, którzy nie dosypiają, są mniej kreatywni, zabierają się za prostsze zadania, w pracy grupowej są bardziej skłonni mało pracować i podpiąć się pod sukces całej grupy. No i właśnie też, tak miałem, no... właśnie tak miałem w szkole, w projektach grupowych tym bardziej. No widzisz. Przez to, że się nie spało. No tak, liderzy, którzy nie dosypiają, są oceniani jako mniej charyzmatyczni przez inne osoby, ponieważ zmniejszona ilość snu wpływa na ich zachowanie w negatywny sposób. W dniu po zmianie czasu, gdzie tracimy godzinę snu, obserwowany wzrost o 24% przypadków ataku serca. Ciekawe. Kiedy zmiana godziny wydłuża nasz sen, pojawia się o 21% mniej przypadków ataku serca. No ciekawe. Ja nawet nie zauważyłem tej godziny ostatnio zmiany. Ja zauważyłem, bo w Valorancie sklep się zmienia później. No to widzisz. Ułamek procenta ludzi na świecie ma mutacje, dzięki której mogą spać 5 godzin dziennie bez dodatkowych skutków ubocznych. Fajnie, ilość doznawanego głębokiego snu może być pewnym wyznacznikiem prawdopodobieństwa zachorowania na chorobę Alzheimera. A to było już chyba. Znaczy, że im gorzej śpisz, tym większa szansa na Alzheimera. Część dzieci zdiagnozowanych jako chorujące na ADHD tak naprawdę ma problemy ze snem. Po przywróceniu normalnego snu występuje u nich symptomy zanikają. Jeżeli twój chirurg w ciągu ostatnich 24 godzin w ostatnich 24 godzinach spał 6 godzin lub mniej, to ma 170% większą szansę na popełnienie poważnego błędu lekarskiego w porównaniu z wypoczętym chirurgiem. Poczekaj, 170% większą, czyli na pewno popełni błąd, czy co? No bo powyżej 100% jest pewność już, więc... Czyli rozjebie cię, jak nie spał. Musisz... Czyli to jest najważniejsze pytanie, które musisz się zadać zawsze chirurgowi przed operacją. Czy spał więcej niż 6 godzin? No jak nie, to 3 godzinki. Jak nie, to spierdalajcie stamtąd. I on wtedy ci wbija szczykawkę i zasypia. Dobra! Jeden raz w życiu doświadczyłem zaśnięcia poprzez lek. Jak? Przypomniało mi się. Było to wtedy, kiedy miałem operację na... Miałeś jakąś? No, przeszczep włosów, no. Aha. I to było tak, że... A to w narkozie było? Nie, położyłem się na tym stole. Normalnie byłem świadomy i tak dalej, leżałem twarzą w dół, normalnie tak, jakby mnie mieli masować. I on mówi do mnie, dobra, to zaczynamy. No i tak przetarł mi głowę i pierdolnął, poczułem, że to szczykawka była, pierdolnął szczykawką tak z całej pizdy i kliknął. I pamiętam, pamiętam, właśnie nie wiem dlaczego, czy on się chciał kurwa przebić przez czaszkę, czy o chuj tu chodzi, czy może tak trzeba. Ale bardzo mocno mi to wbił, pamiętam, to uderzenie mnie bardzo zabolało. Wpierdolił mi ten właśnie płyn, poczułem, że ten płyn poleciał. I pamiętam już tylko moment wyciągnięcia szczykawki, że przełożył rękę, wziął drugą szczykawkę i to drugie uderzenie, to już kurwa takie za mgłą było totalnie. I ja zasnąłem. Tak. Tylko, że najlepsze było to, że ja nie zasnąłem, bo... No właśnie, ja podobno jeszcze byłem przytomny i ja normalnie gadałem. I Marcin, nasz montażysta i operator, pokazywał mi nagranie, jak ze mną gadał wtedy. I ja tam pierdoliłem głupoty totalne, jakbym był naćpany. Tak. I jak ja to zobaczyłem, to mam takie, miałem takie, nagle takie, i sobie przypomniałem, że ja takie coś mówiłem. Miałem takie, ej kurwa, faktycznie ja to mówiłem.
I... No, to jest coś takiego, jak anestezjolodzy podają przed właśnie narkozą. Nie wiem, co to było, ale to był jakiś głupi jaś chyba po prostu. No właśnie coś tego typu, no. Że ja wtedy odpłynąłem tak, jakbym się najebał i zezgonował, ale po prostu byłem świadomy, dalej gadałem głupoty, nie? Dziwne. I coś tam, że o, ale jestem śpiący, zaraz pójdę spać chyba, tak gadałem do kamery do niego. Ja pierdolę. Ale taki kurwa zmęczony w chuj. I jak się obudziłem z tej kurwa, z tego, to miałem kurwa kaca w chuj po tym. W sensie czułem się, jakbym był skacowany na maksa. Oni do mnie, dobra, pan se wstanie, pójdzie se pan tam. I ja tak kurwa wstaję i taki... Wyjebałeś się. Chuj. I tak idę i oni do mnie, może pan iść? Ja mówię, no mogę. I tak se idę i mówię, o kurwa, ale pizda, no, nie? I mówię, i tak... Siadam i oni mi dają jedzenie, ja tak jem to jedzenie i nawet nie wiedziałem, gdzie jestem, ani kurwa co się dzieje, tylko miałem takie jakby... Jakie jedzenie? Po prostu wiem, że jest jedzenie i brałem je i je jadłem i żyłem tylko tą chwilą, że mam tego burgera i mówię, ale dobra, jem se kurwa, jem, nie? Najdziwniejsze, dlatego między innymi nigdy bym tego w zabiegu już nie powtórzył, bo to było mega takie, jakby mnie ktoś kurwa naćpał czymś się czułem, jakby mnie ktoś tabletkę gwałtu pierdolił. No tak, jakieś pewnie nie miałem absolutnie anestezjologiczne leki. Absolutnie żadnej kontroli nad ciałem nie miałem, stary. Totalnie nic. Nie wiem, leciałem na automacie. Nigdy. Nie miałem nigdy narkotyków. Mega dziwne uczucie. No a ja plus jestem taką osobą, że ja strasznie nie lubię wszelkich rodzajów używek, jeżeli chodzi o... Jedyna używka, jaką spożywam, to alkohol. A reszty to totalnie nichuja, bo nienawidzę tego. No w sensie jakby nie próbowałem nawet nigdy żadnych takich poważnych substancji, ale wiem, że ja po prostu nie lubię leków, nie lubię takich różnych rzeczy, więc nie chcę tego nawet próbować, bo mnie to nie jara. Takie jaja. Takie jaja. Mam jeszcze 43, 44. ADHD. W miejscach, gdzie występują noce i dnie polarne, bardzo trudno o regulację rytmu dobowego. Dużo częściej występuje w tych rejonach depresja ściśle powiązana z ilością dostępnego światła, to znaczy choroba afektywna sezonowa. W skrócie SAD. Szkoda. Dlatego SAD oznacza smutek. No to wy nie bądźcie takie smutni, jaja. Bądźcie szczęśliwi i wyśpijcie się dzisiaj. Dobranoc. Właśnie, dobranoc.